Poza stroną internetową oraz wykorzystaniem szeroko pojętych mediów społecznościowych, na których toczy się kampania, w tym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się, aby to uniwersytet wyszedł do szkół średnich. W tym celu pojechaliśmy do największych miast w Polsce Południowej, do wybranych liceów. To jest nowość absolutna i wydaje mi się, że taka formuła spotkania młodzieży z mistrzem, czyli z osobą z tytułem profesorskim, jednak to na młodzieży robi pewne wrażenie, a tym bardziej, jeżeli to jest taka osoba bardzo kontaktowa, przyjazna, z którą można potem się spotkać, porozmawiać, wymienić uwagi, poglądy. To jest bardzo cenne. Słuchając takich młodych, którzy chcą być z nami, chcą do nas się przyłączyć, też mogę sobie próbować przynajmniej wyobrazić ich oczekiwania, ich punkt widzenia i patrzenia na nas. To też jest ważna wskazówka dla nas, nauczycieli, jak ich prowadzić, jak ich kształcić, jak im pomóc osiągać te cele, które sobie tutaj bardzo ładnie definiują. Z pewnością tego typu działania, bezpośrednich spotkań będziemy kontynuować, ponieważ młodzi ludzie poza internetem chyba jednak wciąż poszukują tego bezpośredniego kontaktu, jaki właśnie te spotkania nam umożliwiły.